Z tej strony Farrell, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite na moim kanale. Moi drodzy, mamy piątek i o godzinie 2 w nocy został zaktualizowany sklep. W sklepie pojawił nam się nowy legendarny skin o nazwie Vertex. Kosztuje on 2000 V-Bucksów i wraz z tym skinem dostajemy plecak o nazwie Deflector. Powiem wam tak, cały skin dosyć mi się podoba, ale chyba nie dałbym za niego 2000 V-Bucksów. Oczy, które on ma zrobione w tym kombinezonie, łudząco przypominają mi Bumblebee z Transformersów. Ten żółty pojazd z pewnością wielu z was kojarzy. Fajne przejście jest z koloru pomarańczowego do czarnego. Super kompilacja, mi się mega to podoba. Ale czy dać 2000 V-Bucksów? Chyba raczej nie. Gdyby to był Deadpool, który jest prawdopodobnie przewidziany w plikach gry, wtedy bym dał 2000 V-dolców jak najbardziej. Jak widzimy, w sklepie pojawił się również prekursor. Prekursor jest to lotnia za 800 V-dolców. O, zróbmy teraz tak kamerę. Jakaś płaszczka. Tu takie ma fajne ognie z tyłu. No, nawet powiem wam, im się udała. Do tego jest ostrze brzytwy. Zbierak klasy rzadkiej. Z tej strony jeszcze zobaczmy. No, dupy nie urywa moim zdaniem. Końcówkę ma fajnie zaostrzoną w kształcie taką pioruna. 800 V-dolców, może jeszcze bym się skusił na zbierak. Ale i tak najładniejszym zbierakiem moim zdaniem jest Kilof opalizujący, więc polecam go sobie kupić, jest przepiękny. Okej, moi drodzy, to tyle z nowości, jakie mieliśmy dzisiaj w sklepie. Teraz sobie przejdźmy do wycieków nowych lotni, które pojawią się prawdopodobnie już na dniach. Insta7 dodał na swojego Instagrama parę godzin temu wycieki nowych lotni. On oczywiście sobie kopie w plikach i potrafi, nie wiem jakim cudem, wziąć, wykopać wszystkie nowości na światło dzienne. Okej, pierwsza lotnia, sprawdźmy. Ja sobie założę słuchawki, żebym słyszał. O, to jest ten samochód, o którym wam mówiłem. Dźwięki trochę na razie widzę, że są jeszcze zbugowane. Może nie zostały do końca dograne do plików systemowych gry. Bardzo fajna lotnia, z pewnością będzie mega wyglądała do tych skinów detektywa. Naprawdę fajna, fajna lotnia. To będę chciał sobie kupić. Podejrzewam, będzie jakaś jedna z legendarnych. Lecimy dalej. Co my dalej mamy? Infinity Lab! Ej, też naprawdę kozak. To mi się podoba. No, muzyczka dosyć. Lecimy dalej. Dab ten jest naprawdę fajny, jak zrobimy wina, takiego daba sieknąć. Mega lansik. Okej, co my tutaj mamy? Eagle! Nie no, Eagle jest przegięty. Ja myślałem, że to będzie jakiś taka opoza czy coś. No fajne, to z pewnością się pojawi 4. Jest chyba święto niepodległości w Stanach. To gdzieś w tych dniach się pojawi ten taniec. Okej, dalej. A, kom. Bring it, przynieś to. No, pewnie będzie kosztowało 200 V-dolców. Nawet fajne. Dalej. 200 V-dolców też również będzie kosztowało. Takie celebrity. No, na Sylwestra jak znalazł będzie. Z pewnością się pojawi również. True Heart, prawdziwe serce. Jeden dzień temu dodał gościu. To 800 V-Bucksów. To jest, będzie tak taniec chyba epicki. No, nawet. No i to wszystko z nowości. Co o nowym skinie Vertex sądzicie? Ja nie będę go niestety kupował, ponieważ zbytnio mi się nie podoba. Ja poczekam sobie na nowy skin o nazwie Oblivion. Jest to żeńska wersja Omegi. A Criterion jest to żeńska wersja Carbida. Moi drodzy, co sądzicie o nowych emotkach i o nowych lotniach oraz o nowym skinie Vertex? Napiszcie w komentarzu, czy go kupiliście, czy też nie. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Hej!